Ponad miesiąc temu przedstawiliśmy na naszej antenie problem Anny i Grzegorza z Otmuchowa, którym sąd odebrał syna Oliwiera. Ich zdaniem całkowicie niesłusznie. Dziś Międzynarodowa Organizacja Broniąca Praw Człowieka spotkała się w tej sprawie z burmistrzem miasta oraz pracownikami tamtejszego ośrodka pomocy społecznej. Szczegóły przybliży Państwu Maciej Wójtowicz. 17 maja po godzinie 7 rano niespełna dwuletni Oliwier na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Nysie został tymczasowo odebrany rodzicom biologicznym. Wtargnęło głośnym pukaniem do domu jakaś wysoka kobieta, która w ogóle się nie przedstawiła, pani Ania jej nie zna. Była przy tym również kurator. Ona, ta wysoka pani, wyrwała dziecko, wyszła na korytarz. Dwóch policjantów, którzy również się nie wylegitymowali. Nawet się synem nie mogłam pożegnać, syn się rozpłakał, jak go wynosili, tylko tyle pamiętam. Dziś w obronie rodziny wraz z naszą redakcją stanęła działaczka społeczna Angelika Sadowska, a także przedstawiciele międzynarodowej organizacji United for Freedom, stojącej na straży przestrzegania praw człowieka. Podczas ponad dwugodzinnego spotkania z burmistrzem Otmuchowa, w którym brały udział również kurator sądowa oraz kierowniczka i opiekunka lokalnego OPS-u, poruszono temat kuriozalnej treści sprawozdań sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest opisane, że kółka wózka są brudne, a dziecko chodzi na czworaka i może się pobrudzić, lub dwa garnki w kuchni dziurawe albo za małej pojemności, albo że tata Oliwierka, pan Grzegorz, siedział tyłem i się nie przywitał, coś tam nie odpowiedział, bo akurat jadł obiad. Przez jej te zapisy takich błahych głupot, no stało się jak się stało, że pani kurator i sąd się na tym pochylił. I na tej podstawie po prostu Oliwierka odebrano. Rozmawiano również o rodzinie zastępczej, która utrudnia pani Annie i panu Grzegorzowi kontakt z dzieckiem. W ciągu 3 tygodni widzieli się z synem tylko 3 razy. Dziecko zostało tylko umieszczone tymczasowo w tej rodzinie zastępczej. Mają po prostu prawa ograniczone, a nie są ich pozbawieni. Co jest równoznaczne z widywaniem dziecka, kiedy na to się ma ochotę, ale oczywiście nie zaburzając miru domowego. Pani Ania zawsze dzwoni i pyta, kiedy może przyjechać. No i to ciągłe to utrudnianie, a to oni gdzieś są, to gdzieś na jakimś polu. Oliwierek, gdzie jest mamusia? O, super! Również super. Sposób sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą budzi u rodziców Oliwiera wątpliwości. Podczas jednej ze swoich wizyt w ich domu nagrali, jak chłopiec zbliża się do barku z alkoholem. Butelki z trunkami są w zasięgu jego rączek. Szafka nie jest zamknięta na zamek. Chęć pomocy rodzinie podczas dzisiejszego spotkania zadeklarował burmistrz Otmuchowa. Ma przyznaną opiekunkę z naszego ośrodka pomocy społecznej 2 godziny dziennie według potrzeb. Tyle sobie pani Ania zażyczyła. Natomiast na pewno będziemy się przyglądali i takie opinie, jak się będą potwierdzać pozytywne jak do tej pory, taką opinię również, jeżeli będzie pomocną, podpiszę. Obecnie, aby móc podjąć jakiekolwiek kroki prawne w celu odzyskania Oliwiera, rodzice muszą poczekać na uzasadnienie sądu. Nasza redakcja będzie nadal przyglądać się tej sprawie. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.